Aura za oknami nie wskazuje na to, abyśmy mogli liczyć na białe święta. Potwierdzają to też prognozy IMGW, które co prawda zakładają opady śniegu przed Wigilią, ale trudno liczyć na to, aby mógł się on utrzymać. Od niedzieli zacznie dopływać do Polski zdecydowanie cieplejsze powietrze. Na termometrze w niedzielę w okolicach Lubina zobaczymy nawet 7-8 stopni. Sporo chmur i z tych chmur będzie przede wszystkim padał deszcz. Natomiast no, jeżeli chodzi o kolejne dni, to tutaj można powiedzieć, że będzie tak naprawdę tylko cieplej, więc aura będzie się robiła bardziej jesienna. W pierwszy dzień świąt na termometrach zobaczymy w okolicach Lubina nawet 10 stopni. Możliwe będą też opady deszczu, a w niedzielę o poranku nawet marznącego, co oczywiście sprawi sporo problemów kierowcom. Silny wiatr nieco się uspokoi, ale momentami może być porywisty. Z jednej strony na pewno się uspokoi sytuacja, ten niż pija, lub niektórzy nazywają go orkan, no bo faktycznie te porywy są znaczące. On odsunie się właśnie w sobotę rano na bardziej na wschód, ale kolejne niże będą wędrowały i one też będą robiły taką niebezpieczną sytuację pogodową, z tym, że nie aż tak niebezpieczną jak ten niż, który właśnie w tym momencie jest nad naszymi głowami. A więc w święta kolejny raz zamiast sanek na spacer zabierzemy ze sobą parasol.